Ale to miło, że Gaz się tak zachował. W sumie takie ciekawe pytanie, jakie Ida zadała, to czy myślisz, że ona spoważnie? No, ale ogólnie fajnie. Ej, Peter. Witaj, Gustawie. Podoba mi się twoje imię. Przypomina mi mojego ojca. O, twój ojciec miał na imię Gustaw? Nie, Michael. No to teraz wszystko jasne. Słuchaj, muszę ci zadać pytanie. Dostaliście kiedyś jakieś stare ławki? Tak, dostaliśmy. Tam są. Wow, dziwię się, że nie ten. Proszę bardzo. Dziękuję, mój olbrzymi przyjacielu. Rozśmieszasz mnie. Słodko. I bardzo dobrze. Zdecydowanie nie chciałbym ci podpaść. W sumie to już wiem, czym to grozi. W sumie dziwne, że nie ma, nie wiem, jakoś więcej tych ławek i nie musiał tego szukać i nagle sobie przypomniał, że faktycznie są jakieś ławki. A, dobra. O, bo właśnie, żeśmy nie czytali tego, tutaj tych raportów, dobra, ze spalonej dzielnicy, Bulgarii Katarina, mamy opinię. Raport z zajścia, posterunkowy Kazimierz Stasiek. Świadkowie brak. W pobliżu mostu. Burkowska Nadia. Prowadzący śledztwo. I raport. Świadkowie. Miejscowy rzeźnik i oto Karkubina. Dobra, coś jeszcze? Nie, bo tej z parku mamy. Tej pierwszej ofiary. Żeśmy to oglądali? Ta. Dobra. Tu coś? O. Przyjacielski Peter. Dobra, oglądamy te ławki. O, mamy kolejny pierścień. Ile już ich jest? 3. Dobra, to teraz idziemy do spalonej dzielnicy. Jeszcze tam mamy do porównania jedno zdjęcie. Auto. Dobra, i tu jak weszłam ostatnim razem, właśnie tu uruchomiłam tą scenkę z wizją naszego Gasa przez przypadek. No, no cóż. Które to zdjęcie? To. Użyj. Tak, tu mamy ofiarę i mamy Milenę, która rozmawiała ze skalniczem. Teraz pytanie, co tu trzeba było kliknąć. Oprócz postaci, czy coś jeszcze się różni? Tu? Nie widzę tu nic niezwykłego. No. A tu? Wtedy zbiornik był pusty. Okej, to wypuść wodę. Bo ja chyba tego nie mogę zrobić. Czy mogę zrobić? A nie, dobra, już opuszcza się woda.
Wiadomość została odkryta niedawno. Tak, ta dziwka wie. Okej, tu chyba nic nie ma. Znaleźliśmy pierścienia. Więc przypuszczalnie Skalnicz go odnalazł. Możemy pójść porozmawiać z Milaną, bo fajnie tak. Bo ona rozmawiała ze Skalniczem, to może wie coś na ten temat. Park. Tutaj. Witam ponownie. Witam, panie MacPherson. Mogłaby mi pani w czymś pomóc? Naturalnie. Chciałbym, aby przyjrzała się pani temu zdjęciu. Pamięta pani, co wydarzyło się tamtego dnia? Tak, pamiętam. Jak mogłabym zapomnieć? To ja znalazłam Katarinę. Inspektor Skalnicz zadał mi kilka pytań. Czy wtedy wydarzyło się coś niezwykłego, coś, co wydawało się pani osobliwe? A może jest coś, co tylko pani wie o tym miejscu? Widziałam jedną rzecz, która była dość niezwykła. Inspektor Skalnicz wrzucił coś do kanałów. Mhm. Czyli jednak znalazł pierścień. Widziała pani, co to było? Nie. Odwrócił się plecami i coś upuścił. Widziałam, jak spada pomiędzy jego stopami. Na pewno było błyszczące, bo przyciągnęło moją uwagę. Dziękuję bardzo za pomoc. Nie ma za co. Znowu tyłem się odwróciła, okej. Dobra, nie czepiajmy się. Tak, w każdym razie już wiemy, co Skalnicz zrobił. Gdzie to coś było? Z naszym pierścieniem. Tak, Skalnicz wyrzucający do wody, po prostu do kanałów. Tak. Genialny śledczy. Ale my sobie poradzimy, także nie ma problemu. Tak, tu mieliśmy też scenę z wizji tego Gasa. O, tu jest. Dobrze, że nie wpadło nigdzie niżej, albo tu było jakieś wody i nie popłynęło z prądem. Dziwne. Ktoś to niedawno zamknął. Zamek jest zupełnie nowy. Jakieś nieprzyjemne dźwięki tutaj są. Nie chcę tu zostawiać gaz, wychodzimy. Okej, mamy kolejny pierścień. I co teraz możemy jeszcze zrobić? Pod przykrywką. Jak komuś nie zależy na tym, żeby odpowiednio zbadać sprawę morderstwa, to pół biedy, ale wyrzucenie dowodów to całkiem inna sprawa. Wygląda na to, że za każdym razem, gdy gdzieś pojawia się nazwisko Skalnicza, coraz bardziej od niego zalatuje. Co on knuje? Tak. Nie jestem pewna, z kim teraz powinniśmy pogadać. Gustaw! Jezus, ale się wstrzymał. Bardzo się martwię o Apolinę. Proszę się nie martwić. Jest umarka tego malarza. Wiem, ale powinna już być z powrotem. Pozowanie nigdy nie trwa tak długo. Pozowała już pani kiedyś dla niego? Owszem, i niezbyt mi się to podobało. Dlaczego? Nie przepadam za nim. Źle panią traktował? Nie, wręcz przeciwnie. Zawsze był taki miły. Zbyt miły. Aż przechodziły mnie ciarki. Zrobiłby pan coś dla mnie? Oczywiście. Mógłby pan tylko zajrzeć do pracowni Marka? Nie ma sprawy. A jeśli Apolina tam będzie, to mam jej powiedzieć... Że Milena chce z nią porozmawiać. Zrobię, o co pani prosi. Dziękuję. Okej, Boże, wystraszyłam się, jak ona to się tak pojawiła. Nagle. A przynajmniej mamy co robić. Więc idziemy zajrzeć do Marka. Dziwne. Nikogo tu nie ma. Myślę, że gospodarz się nie obrazi. Tak. I tutaj musimy użyć naszych wytrychów.
Tak, i to jest zagadka, której nie za bardzo lubię. Mianowicie musimy się oczywiście włamać do Marka, do pracowni. Mamy tutaj dokładną instrukcję, jak działa ten cały system, więc może to przeczytajmy, aczkolwiek ja myślę, że mam nadzieję, że poradzę sobie bez tego. Tak. Przewodnik włamywacza. Mimo, że zamki mają różną konstrukcję i stopień złożoności, właściwie wszystkie posiadają taki sam mechanizm, bla, bla, bla. W środku zamki składają się z licznych niewielkich zapadek, które dzielą się na dwie kategorie. Zapadki zwykłe i zapadki główne. Te zwykłe to są te takie... Tak, pokazuję na monitorze. Zapadki zwykłe to są te jakby bez tych kółek w środku, a te z kółkami to są te główne. Tak było patologicznie. Kiedy naciśniesz zapadkę zwykłą, poruszy się inna zapadka, przesuwając się albo w górę, albo w dół. Kiedy zwolnisz zapadkę, ta, która się wcześniej poruszyła, powróci na swoją początkową pozycję. Kiedy naciśniesz zapadkę główną, zamknie ona siebie i wszystkie jej podległe zapadki. Czyli mamy jakby trzy kategorie zapadek. Są takie srebrne, złote i czerwone. Te srebrne, jeżeli dojdziemy do zapadki głównej ze srebrnych i zamkniemy ją, to zamknie ona wszystkie również te z danej kategorii zapadki. O, mam nadzieję, że rozumiecie mniej więcej. Bardzo przydatna jest sztuka blokowania zapadek. Jeśli jednym wytrychem przytrzymasz zapadkę, a drugim naciśniesz inną, która miałaby spowodować reakcję tej pierwszej, wtedy doprowadzisz do zablokowania przytrzymywanej zapadki. Zablokowana zapadka nie powróci na poprzednie miejsce, kiedy puścisz zapadkę, która wprawia ją w ruch. Jeśli chcesz ją odblokować, musisz ją szarpnąć albo nacisnąć zapadkę, która wprawi ją w ruch. W związku z tym, że narzędzia są bardzo delikatne, nie można teraz naraz naciskać danym narzędziem więcej niż jedną zapadkę. Tylko główka narzędzia może być używana do naciskania zapadek. Kluczem do sukcesu jest tutaj dotarcie do zapadek głównych i oczyszczenie w ten sposób drogi do końca otworu na klucz. Czyli musimy po prostu przejść i zablokować wszystkie zapadki główne z kategorii, wszystkich trzech i dojść do końca prawej strony. Tak, wydaje się proste, prawda? Ale niestety takie proste nie jest i ja bardzo, bardzo dużo czasu spędziłam tutaj. Nad tym myśląc, jak to zorganizować. No i mam nadzieję, że teraz z moją drobną pomocą mi się uda to zrobić to szybciej, chociaż nie jestem pewna. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj mamy nasze wytrychy. Prawy klawisz myszy jest do zmieniania wytrychów. Ale w sumie na początku obojętne chyba, od którego zaczniemy. Tak mi się wydaje. Zaczniemy sobie od tego. Klikamy najpierw na tą. Tak, jak widzicie, ta zapadka się poruszyła i przy okazji całość się przesunęła razem z tą przerwą. Okej, teraz to musimy sobie kliknąć. Znowu zmiana. Teraz to. Okej. Teraz to. I teraz mamy zablokowane te zapadki. I to. No jak widzicie, ta już poruszyła również tą zapadkę. No to nie jest takie proste. Tutaj trzeba się troszeczkę nagłówkować. Dobra. Teraz to. Zmiana. Okej. Okay.
Tak, czasami trzeba się wrócić trochę do innych zapadek, żeby je odblokować, co da nam możliwość poruszenia się innymi zapadkami, bo to jest tak naprawdę taki rodzaj poziomów trudności. Te pierwsze były najłatwiejsze, te z drugiej kategorii są takie średnio trudne, a te z ostatniej są bardzo trudne. Można by tak to określić. Chyba. O kurde. No i coś zwaliłam, nie wiem co. Czekajcie, jak wyjdę z tego i wrócę jeszcze raz. Dobra. Bo to jest niestety według kolejności trzeba robić i nie można tego zwalić za bardzo. Dobra. Jeszcze raz i pełne skupienie. Zacznijmy od tego. Mamy. No. Tu mamy drugie. Chociaż wydaje mi się, że tam było dobrze. Może niepotrzebnie to zrobiłam. Teraz zmieniłam czy nie zmieniłam? Dobra, muszę przestać gadać. Myślę, wybacz. Się nie obrazi. Muszę przestać gadać, bo jak gadam, to się gubię. A chcę to zrobić w miarę szybko, przepraszam. No, to chyba tak musi być. Tak. Teraz tutaj. A, raz. Udało się. Dobra. Chwila skupienia pomogła. W ogarnięciu ogólnie. No tak jak mówię, przejście przez pierwsze dwa rodzaje zapadek nie są takie już kłopotliwe jak przejście przez ostatni rodzaj zapadek, czyli tych czerwonych, bo one... tam trzeba naprawdę uważać i właśnie jak widzieliście, kilka razy trzeba odblokowywać czy zablokowywać ponownie te zapadki, które były we wcześniejszej grupie.
Ponieważ inaczej nie dałoby się tego inaczej zrobić, no. Tak to mniej więcej wygląda. No nie jest to łatwa zagadka, niestety. Znaczy niestety, stety, zależnie kto co lubi, prawda? Dobra, rozejrzyjmy się po jego pracowni w takim razie. Nie rozpoznaję tej po lewej, ale niewątpliwie znam tę po prawej. Ida nigdy mi nie mówiła, że dla niego pozowała. Tak, to jest Ida. Ta po lewej przypomina mi Franciszkę, a ta po prawej nie mam pojęcia. I tu mamy jeszcze jedną. Ta po lewej to Vladana, a tu świeżo namalowana Apolina. Barba jeszcze schnie. Ładnie namalowane obrazy. Nie ma na nich przesadnej nagości, czy coś takiego. Coś jeszcze możesz obejrzeć? Tu możesz coś zabrać. A powiedziałbyś chociaż, co to jest? Książka na temat okultyzmu. Wow. Możecie sobie poczytać. Długi tekst. Okej, to tyle. Raport policyjny. Tutaj coś nowego. Mark Ackerman, Księga Okultyzmu. Nie jestem też zbyt szczęśliwy, że Ida pozowała dla Ackermana, ale Gaz, bądź ze sobą szczery. Czy to dlatego, że Ackerman to menda, czy po prostu jest to kwestia zazdrości? Naprawdę nie mam o co być zazdrosnym. Wiem, że Ida mnie kocha i że nigdy by mnie nie zdradziła, a jeśli pozowała dla niego, zanim się poznaliśmy, to nie moja sprawa. Okej. Zobaczmy to. O, tu mamy kanapę. Tu coś jest, ale tu mogę coś obejrzeć. No coś tu mi się pokazuje. O. I to świeża. Brzmi groźnie. Wygląda groźnie. Co to jest? Panie Ackerman, tuszowanie pańskich wybryków staje się zbyt kosztowne. Pański ojciec zrzeka się posady ambasadora. Wkrótce wróci pan z nim do Ameryki. Proszę uporządkować swoje sprawy. Bell, ambasada USA. O. Czyli Ackerman jest w coś zamieszany, ale już teraz wiemy, dlaczego Skalnicz zachowywał się w taki dziwny sposób. Pewnie jego też tam utemperowali. Telegram Bella. Dlatego tak się zachowywał. No i mamy coraz bardziej podejrzenia, że to on odpowiada za te morderstwa. Dobra, chyba tu nic więcej nie ma. Mi się wydaje. Gdzie powinniśmy się udać? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Na komendę policji. Nie wiem, spróbujmy. Bo Staśka nie ma. Nie wiem, czy mogę tam wejść. Mogę. Ciekawe, czy jest Skalnicz. O. I jak, panie inspektorze, jest pan usatysfakcjonowany ostatnią wypłatą? Owszem, była bardzo stosowna. Ambasador życzy panu powodzenia w poszukiwaniach mordercy. Warunki umowy zostały spełnione. Żegnam, panie inspektorze. Podziękowania dla pana ambasadora. A jeśli chodzi o naszego mordercę, to powiedzmy, że mam idealnego kozła ofiarnego. Skurwielu.
Nie, fajnie. O Boże! No nie, w życiu bym nie pomyślał. To znaczy, nie tak wyobrażałem sobie twój pokój. Nie, co ty tu u diabła robisz? Myślałem, że to będzie coś bardziej w stylu wysłannika piekieł. Jezu, Miller. Wybacz. Przyszedłem, ponieważ ślady z butelki w 99% pokrywają się z odciskami kolara. On wydaje się być naszym głównym podejrzanym. Serio? Tak, pomyślałem, że będziesz chciała go zgarnąć. Dobra, spotkamy się na miejscu. Zaczekaj na mnie. No pewnie. Z tym, że to nie może być traktowane jako dowód w sprawie odciski, ponieważ jak pamiętacie, albo nie, zebraliśmy je w trochę nielegalny sposób. No ale okej, okay. Dobra, skończyliśmy rozdział kolejny, czwarty, teraz już rozdział piąty, ponownie wracamy właśnie do Wiktorii. No i rozdział czwarty nie zakończył się zbyt fortunnie, bym powiedziała. Skalnicz chce zrobić z Gasa kozła ofiarnego. Niestety jest zamieszany w to wszystko. Ackerman ma tatusia, który może sobie pozwolić na zatuszowanie spraw dzieł synusia. No i tak to niestety wygląda. Przez co nam nie jest łatwiej. Co my tu mamy jeszcze? Czy on coś tu więcej naskrobał? Oko w oko ze skalniczem. Tak, miałam sporo kawałków. Zaczynał się już ukazywać kształt układanki, ale był to tylko zarys. Potrzebowałam czegoś więcej. To dlatego znowu poszedłem porozmawiać ze skalniczem. Jedyną rzeczą, której mogłem być pewny, było to, że skalnicz coś ukrywał, więc do niego wróciłem. Miałem nadzieję, że jak go zaskoczę, to się z czymś wyrwie. Nie myliłem się. Tak, i rozdział piąty, sypialnia Wiktorii. Czyli Miller już widział mój pokój. Dzięki, tato. Tak. No ja też bym się nie spodziewała, że tak wygląda pokój Wiktorii. Ale okej. Dobra, myślę, że już tym zajmiemy się oczywiście następnym razem. I w tym odcinku to już by było wszystko, także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i zapraszam do kolejnych odcinków ze Still Life. Cześć!